prezes Zbigniew Boniek powiedział, że współczuje Belgom, ale jego zdaniem na euro będzie bezpiecznie. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Ja jestem przekonany i wszyscy ci, którzy mówią, ostatnio tam wiceprezydent UEFA powiedział, że może będą grali bez publiczności. Naprawdę, niech on się opamięta, co on gada, za głupoty. To niech w teatrze grają aktorzy bez publiczności. I jestem przekonany, że będzie bezpiecznie, będzie taka kontrola, zresztą mamy na to dowód. We Francji były, w Paryżu były zamachy, tak? Były na stadionie? Chcieli wejść na stadion. Nie mają prawa wejść. To jest tak samo jak do samolotu. Nie ma prawa wejść. Oczywiście zawsze się zdarzy. Ale nie wolno tutaj się dać zastraszyć. To się odbędzie. Jedna jest rzecz niebezpieczna. Wiadomo, że tam przyjadą kibice. No tych 20 paru zespołów, prawda? I oni będą świętowali. Po meczach, przed meczami, no bo to jest normalne. Muszą oni to uważać i to musi być monitorowane, że powiedzmy, jak tam Polacy się będą spotykać, żeby się spotykali w jednym gronie, żeby ich wszyscy znali. Jak tam, nie wiem, Hiszpanie, czy Belgowie, czy Francuzi, żeby, no Francuzi to wiadomo, ale żeby wiedzieli, że to jesteśmy tylko my. Bo tu jest niebezpieczeństwo, że terroryści będą te poza finałowe rozgrywki mogą storpedować, ale no cóż, od tego są służby bezpieczeństwa, muszą zapewnić kibicom bezpieczeństwo.